Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. W tym odcinku nieco dokładniej przedstawię Wam historię powstawania żołnierzy klonów od samego procesu ich powstania na treningu kończąc. Materiał dotyczyć będzie w głównej mierze legend. Zapraszam. Zanim klonerzy na Kamino mogli rozpocząć swoje zadanie w postaci masowej produkcji żołnierzy, potrzebowali indywidualnego podmiotu, który służyć miał jako szablon genetyczny dla całej armii. Darth Tyrannus, któremu Sidious nakazał odnalezienie idealnego kandydata wśród najbardziej śmiercionośnych najemników galaktyki, znalazł go przy okazji misji polegającej na wyeliminowaniu obłąkanej byłej Jedi o imieniu Komari Vossa. Ustanowił nagrodę w wysokości 5 milionów kredytów za schwytanie Vossy. Wśród najemników, którzy otrzymali specjalne zaproszenie od Tyrannusa, był Jango Fett, były Mandalorianin, który starał się zarabiać na życie jako łowca nagród. Jango wykonał zadanie i dostał nietypową ofertę. Jej celem, jak ujawnił Tyrannus, było stworzenie armii klonów, zmodyfikowanych tak, aby rosły w tempie dwukrotnie szybszym od istot ludzkich i zaprogramowanych na absolutną lojalność. Ich szkolenie, nadzorowane przez Jango Fetta, zamieniłoby ich w doskonałych żołnierzy. Po chwili namysłu Fett zgodził się na ofertę Tyrannusa, ale pod warunkiem, że pierwszy klon zostanie mu przekazany bez żadnych modyfikacji. Przed rozpoczęciem procesu sztucznej ciąży Kaminoanie majstrowali przy DNA Fetta, aby upewnić się, że klony będą głównie zdominowane przez geny behawioralne, które podkreślały pewne cechy, takie jak lojalność, agresja, niezależność i dyscyplina, aby zagwarantować, że armia będzie bardziej posłuszna i mniej niezależna niż ich szablon. Ponadto Kaminoanie zwiększyli pojemność płuc swoich klonów, skrócili czas reakcji i poprawili wytrzymałość. Niektóre alergie i łagodny astygmatyzm Fetta również zostały usunięte z genomu. Cal Skirata, były wojownik Mandalorian, został przywieziony do Kamino, aby asystować w szkoleniu jednostki specjalnej. Zgadzał on się zresztą z rozumowaniem klonerów, że idealny żołnierz to zmodyfikowany żołnierz. Klonerzy rozważali, ale ostatecznie odrzucili sterylizację żołnierzy klonów zgodnie ze standardową procedurą dla projektów armii klonów. Starszy genetyk badawczy Hali Ki przytoczył przykład bezpłodnych ludzkich klonów, gdzie prototypy wykazywały znacznie wyższy wskaźnik niestabilności umysłowej, słabą spójność jednostek, niezdolność do adaptacji i kreatywnego myślenia oraz zmniejszoną agresywność w symulacjach pola bitwy. Klonerzy stwierdzili, że oddzielenie tego od czynnika H, ludzkiej zmiennej, którą uważali za tak niezbędną do tworzenia skutecznych, agresywnych żołnierzy, było niemożliwe i dlatego unikali sterylnych klonów w imię skuteczności militarnej. Kiedy klonerzy po raz pierwszy rozpoczęli procedurę klonowania, zbudowali 12 prototypów oznaczonych jako Advanced Recon Commandos klasy 0. Ze względu na ekstremalne modyfikacje ich fizjologii, tylko połowa badanych przeżyła proces tzw. produkcji. Pierwsze, eksperymentalne ulepszenia dokonane w genomie Fetta sprawiły, że ocaleni byli upośledzeni z nieobliczalnym zachowaniem i skłonnością do nieposłuszeństwa. Rozczarowani klonerzy, mający niezadowalające wyniki, uznali 6 prototypów za kompletne awarie i zamierzali je zniszczyć. Interwencja Cala Skiraty wraz ze wsparciem Fetta zapobiegła likwidacji tych klonów. Ze względu na długoterminowe zaangażowanie, które było wymagane przy tworzeniu armii klonów, Jango Fett zrobił sobie przerwę w swojej karierze łowcy nagród, aby monitorować rozwój i szkolenie swoich klonów. Jego wpływ na rozwój armii klonów rozciągał się na kilka obszarów, takich jak na przykład podobieństwo między jego mandaloriańską zbroją a zbroją fazy pierwszej oraz szkolenie, które ukształtowało klony elitarnych żołnierzy. Co do samego pancerza zaś, jeżeli wy chcielibyście mieć taki hełm na własny użytek, to zapoznajcie się z artystą Dawidem, który stworzył dla mnie replikę hełmu Kelly'ego. Namiary na jego sociale znajdziecie w opisie odcinka. Naprawdę kawał porządnej roboty. Jednak z najbardziej znaczących wkładów Fetta w projekt był osobisty nadzór nad zaawansowanym komandosem zwiadowczym klasy Alpha, znanym inaczej żołnierzem ARC.
jednostki ARC drugiej generacji były odpowiedzią klonerów na awarie klasy Null. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, żołnierze ARC klasy Alpha byli bardziej wiarygodni ze względu na swoją lojalność wobec Republiki i chęć służenia pod oficerami Jedi. Byli jednak lepsi i bardziej kreatywni w porównaniu z szeregowym żołnierzem klonem ze względu na ich niezmieniony poziom niezależności. Jeżeli chcecie, to przygotuję o tej jednostce oddzielny odcinek. Klony były grupowane w ekipy po 32 osoby i trenowały, jadły i spały obok swoich towarzyszy. Te grupy stały się później plutonami żołnierzy klonów, w których walczyli. Dzięki zdolności technologicznej do przyspieszenia tempa fizycznego wzrostu klona, klonerzy z powodzeniem zaprojektowali w pełni wyrośnięte klony w czasie o połowę krótszym niż wymagali prawdziwi ludzie, aby osiągnąć dojrzałość. Jednak w wyniku modyfikacji genetycznej, który usprawnił proces ich wzrostu, żołnierze klony starzeli się dwukrotnie szybciej niż ludzie. W wieku 10 lat klon przypominał młodego Jango Fetta po 20. Wszyscy żołnierze klony przeszli podstawowe szkolenie w zakresie umiejętności wojskowych, takich jak posługiwanie się bronią, strzelectwo, musztra i inne bojowe umiejętności. W ramach edukacji i treningu psychologicznego żołnierze klony musieli przestrzegać kodeksu dowodzenia, zestawu wytycznych, które rządziły zachowaniem klona i każdego jego działaniem. Dlatego każdy klon był zobowiązany do przestrzegania każdego aspektu kodeksu bez żadnych wątpliwości czy zawahania. Ogólnie rzecz biorąc, klonerzy traktowali i prowadzili klony w sposób bardziej przypominający hodowlę zwierząt niż ludzi. Pomimo oddania klonerów dla perfekcji, jeżeli chodzi o ich pracę, proces klonowania wytworzył grupę klonów z nieprawidłowościami genetycznymi. Kolor oczu okazał się być szczególnie podatny na zróżnicowanie, nawet rysy twarzy bywały inne u poszczególnych jednostek. W około 3,5% klonów w każdej partii zmienność genetyczna była tak ekstremalna, że wymagana była tak zwana regeneracja. Za tym hasłem mogło kryć się wszystko, od terapii genetycznej po terminację. Jeden przypadek obejmował kompanię klonów, która miała ograniczoną wizję od urodzenia. W tajemniczych okolicznościach zniknęli późną nocą i nigdy więcej ich nie widziano. Terminacje te zostały w dużej mierze wstrzymane po tym, jak Jedi przejęli bardziej aktywną rolę, nadzorując szkolenia żołnierzy klonów podczas wojen, a nienormalne klony przesunięto na role wspierające. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by zajrzeć na profil Dawida, który potrafi przygotować fantastyczne gadżety z Gwiezdnych Wojen. Ja dziękuję bardzo patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z wami.